Przy stole Rady Miejskiej we Wrześni podczas ostatniej sesji w poniedziałek 9 maja nastąpiły spore zmiany. Po ślubowaniu, w którym zobowiązał się do godnego i rzetelnego wypełniania obowiązków dla dobra mieszkańców gminy, nowym radnym został Jan Drewniak. Dziękuję pięknie. Bardzo proszę o wpisanie się na listę. Były sołtys Obłaczkowa, który bez powodzenia startował do rady z listy rządzącej Unii Wrześnian, zastąpił Ilonę Gajdę. Ta straciła mandat, gdy okazało się, że nie może pełnić funkcji radnej, będąc jednocześnie wicedyrektorem szkoły w Otocznej. Jest pan trzecim radnym w tej kadencji Rady Gminy, który wszedł do Rady trochę tylnymi drzwiami. Pan Przysiuda i pan Czyż weszli po rezygnacji z mandatów przez burmistrzów Kałużnego i Grześkowiaka. Pan został radnym po tym, gdy okazało się, że wybór pani Gajdy był nielegalny. Jak się czuje pan w tej roli? No, bardzo przyjemnie oczywiście. Po to się startuje w wyborach samorządowych, a samorządowcem, jak panowie wiedzą, już jestem od ładnych 20 lat, także startując w wyborach, każdy pewnie liczy, że zostanie wybrany, oczywiście jest to złudne. Specjalnej tam kampanii wyborczej nie robiłem i powiedzmy, że zabrakło kilku głosów, że nie zostałem wybrany. Szat nie rozdzierałem z tego powodu, ponieważ również popełniłem funkcję w samorządzie najniższym wiejskim. No tak się stało, taka jest procedura, taka jest ordynacja wyborcza. I myślę, że będę się chciał spełnić, tym bardziej, że zrezygnowałem z funkcji sołtysa, bardziej zaangażować się w sprawy całej gminy. Oczywiście do tego zobowiązuje nawet dzisiejsze ślubowanie. W dalszej części sesji przeprowadzono tajne głosowanie na trzeciego wiceprzewodniczącego Rady. Głosowanie tajne wzięło udział 17 radnych obecnych na piątej sesji Rady Miejskiej. Kart do głosowania wydano 17. Głosów oddano 17, w tym ważnych 17, nieważnych nie było. Kandydat na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześniu otrzymał następującą ilość głosów. Za 16, przeciw 0, przy 1 wstrzymującym się. W związku z powyższym Komisja Sytuacyjna stwierdza, że Rada Miejska we Wrześniu w dniu 9 maja 2011 roku na piątej sesji Rady Miejskiej dokonała wyboru radnego Bronisława Tytkowskiego na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześniu. Został pan wybrany trzecim wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej we Wrześniu. Słowem SLD weszło do koalicji rządzącej Wrześnią? No tak bym nie powiedział. Raczej tutaj jest rada mniej polityczna, więcej merytoryczna. I my tu nie stawiamy na politykę w pracy rady, tylko na poprawę warunków życia i bycia naszych mieszkańców. I tu raczej politycznie my nie podchodzimy. I to traktujemy, moje jako wiceprzewodniczącego, nie jako partyjny podział łupów tak zwany, tylko jako zasługi na moje działalności, a i zarazem również i lewicy na dobra mieszkańców i Wrześni. Rada w nowym składzie zatwierdziła szereg uchwał. Głosowano m.in. nad nowymi stawkami opłat za przedszkola. Zmieniono też plany zagospodarowania przestrzennego. Wszystko przegłosowano jednogłośnie, co świadczy o solidnym przepracowaniu przez radnych projektów uchwał na wcześniejszych komisjach. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie.